Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry School of Dragons. Moi drodzy, zgodnie, oczywiście z tej strony Tito, bo jakbyś to inaczej. Moi drodzy, zgodnie z tym co tam było na YouTubie, prosiliście mnie, żebym wam pokazał drzewo kosa. Niespecjalnie mi się chce, no ale skoro chcecie, no to nie ma sprawy moi drodzy. Jak widać, ja ją mam już tutaj gotowe do wyklucia, także klikamy. Troszeczkę sobie oddalę i wrzucimy do magmy to jajo. Zobaczymy jak będzie wyglądał. Ktoś tam pisał, że nie jest taki mały jak ja myślę, także zobaczymy jaki będzie ten drzewokos. Niemniej, no myślę, że jego animacja będzie pokrewna animacji węża. W końcu drzewokos pełza po ziemi. Ale zobaczymy. Oczywiście musimy teraz trochę poczekać. No bo ja myślę, no, nawet nie tak długo musieliśmy czekać. Oczywiście nazwy nie wiem. Nazwiemy go. Moi drodzy, tak wygląda mały drzewokosek. Wsparty. Widzicie kręgosłup w powietrzu, wsparty na skrzydłach. Jaką nazwę tutaj wymyślimy? Może dobierzemy najpierw skórę jakąś. Może takiego dziwolonga? Nie, może po prostu. A tu brązowy, który to teraz brązowy był. Ani ten. Może ten troszeczkę podobny. Niechaj będzie taki, moi drodzy. Wzywamy go po prostu Timber. Nie Timber. Muszę usunąć. Timber i myślę, że będzie. Facet, no i dajemy OK. No i oswajamy. I mamy drzewo koska malutkiego, fajniutkiego, piękniutkiego. Umieścimy go w stajni, oczywiście już stajnię zakupiłem. No i cóż, wychodzimy na zewnątrz i będziemy go oglądać jak wygląda. Zobaczymy co potrafi w powietrzu, jak strzela, którą mamy. To już minęła godzina. Przed chwilą minął właśnie battle event, także nie wykorzystamy go w bitwie. Moglibyśmy go sprawdzić, no ale niestety troszeczkę za późno zabrałem się na nagrywanie. Bardzo miło by było, gdyby się załadowało. Dobrze, moi drodzy, wyłączymy od razu ludzi, żeby się nie zacinało. No i cóż, mały Timber wygląda tak. Widać. Teraz damy tutaj kamyczek, oczywiście ten do wyrośnięcia. 350 zapłacimy. Znaczy ja zapłacę oczywiście, ale mówię liczbę mnogiej. Tak się jakoś przyzwyczaiłem do tego. No, akceptuj się. Coś się długo trwa. Coś to podejrzane jest. A, moi drodzy. To jeszcze raz spróbujemy. A to już jest nieładne z ich strony. Też mam gemsy. Moi drodzy, widzieliście takie rzeczy? O, jak on fajnie śpi. Jakby był zawieszony w powietrzu. No ale widzieliście, popatrzcie. Dorośnięcie nie działa. No jak ja wam go pokażę? Chyba będziemy musieli spróbować wejść do stajni. No i zobaczymy, może po zmianie lokalizacji się uda. Moi drodzy, w ogóle nie może. W ogóle to nie działa. Trzymam gemsy, co jest grane? To jest paskudne. Co oni wyprawiają w tej grze? To może mieć tylko małego? Co nam z małego, jak my chcemy dużego? Popatrzcie, nie, no niesamowite. No ale tego nie chcę. Chciałem Timberka.
Ciężka sprawa teraz jest, moi drodzy. Jak tutaj nabić jakikolwiek poziom? Doświadczenie smoka, jak po prostu ono nie działa teraz. Strzelanie w ogniska nie działa. Widzieliście takie rzeczy? Bo ja nie widziałem. Dobrze, spróbujmy tego zaktywować. Popatrzcie, w ogóle nie działa. W jakim celu to jest w ogóle smok dodany dzisiaj, jeśli on ma w ogóle nie działać? A Smithwerk ma 5 tych, 5 strzałów właśnie. To się chciałem dowiedzieć od samego początku. Dajmy go tutaj. No i co? No i co, wielko ludzie? Nie za bardzo ani jak ci jest nabić. No popatrzcie, nie, no to się rzadko kiedy zdarza, naprawdę. Takie rzeczy. Wiecie co, moi drodzy, będę musiał chwilę pomyśleć. Także skończymy tą część odcinka w tym momencie. Za chwilę wracamy, zobaczmy co się da zrobić. Moi drodzy, wracamy po krótkiej przerwie. Jak widać, odebrało mi gemsy. Natomiast nie wiem, czy mi bilecik przyznało. No jest jakiś ticket. Spróbujmy go. Moi drodzy. Wow! Moi drodzy, największy smog, jaki się pojawił chyba w grze do tej pory. Pod względem rozpiętości skrzydeł. No oczywiście pod względem tuszy, no to nie jest jakoś wybitnie wielki. Zobaczmy tak, ogonek się rusza jak węża. Oczywiście w powietrzu, no chociaż trzyma tutaj część podbrzusza. Tutaj, dobrze, moi drodzy, strzelimy sobie raz, zobaczymy. Jak mordufle chyba strzela? Mordufle miał taki podobny. Moi drodzy, wielki, jacie, jaki wielki smok. Jak leci, to wyda taka para. No to nie będzie para, to zapewne coś będzie ciekawszego, innego się wydziela. Oczywiście brudka jest. Z czterema tymi odnogami. Ale chyba Moldrufem miał podobny strzał. Moi drodzy, popatrzcie się, no pod względem rozpiętości gigantyczny smog. Muszę powiedzieć, że myślałem, że mniejszy będzie, ale widzę, że tutaj jest gigantus po prostu. No ciekawa sprawa, moi drodzy, jak to wyściga się będzie sprawowało taki gigantyczny smog, no trochę zajmuje miejsca. Dobrze, pikowanie, widzimy, wznoszenie, widzimy, skrętność. Najgorzej. Moi drodzy, dobrze, lecimy na tą skałkę. Co zawsze, kolory mam trochę kiepskie dobrane, także będzie bez rewelacji. No tak, ale będzie część skrzydeł oczywiście wchodziła w tekstury. No wielki smok po prostu, no i będą z tego duże problemy, przynajmniej z teksturami, tak myślę. Gdzie go? Aha, tutaj możemy trafić na niego. Zobaczmy, a on w ogóle tak jakby cały się pali, moi drodzy. Ciężko mi zokreślić, no ale tutaj się zrobił malutki na przykład, zobaczcie. No i tak się czołga na brzuchu, popatrzcie. No właśnie, skrzydło mi się podpiera. Czy na skrzydłach ma, na końcu ma takie haki malutkie. Natomiast podpiera się, i tak część podbrzusza ma w powietrzu. No widzieliście, moi drodzy. Tak to rozwiązali w School of Dragons. Pokażcie, mój drogi. Pokażcie tutaj, no. Wielki smog nawet się nie mieści mi w ekranie. Od dołu, od góry. No to w sumie też muszę powiedzieć, że dobrze zrobili, ponieważ te osoby po prostu, które brały udział w wyścigach, że w kosach, to po prostu oszukiwały. Myślę, że nawet całkiem dobra decyzja, żeby go wprowadzić. Ale mogli go troszeczkę pomniejszyć. Ja wiem, że to jest po prostu gigantyczny smog i... Ach, nie ścina drzew. Nie liczy się. Nie liczy się, to nieprawdziwy drzewokos. Tutaj są drzewa, zaraz zobaczymy. Nie liczy się, to nieprawdziwy drzewokos, moi drodzy. No i jak? Jeszcze zobaczymy, jak sobie chodzi. Oczywiście, no i tekstury wpadają w inne tekstury. No to ciężka sprawa, bo jest smok po prostu gigantyczny i będzie to takie problemy robił. Jeszcze zobaczymy jego zachowanie. Coś szczególnego? Oprócz ruszania głową? W sumie, moi drodzy, nic szczególnego. Pod względem animacji, no ten ogonek, no teraz chyba. Taka postawa poszukiwania, no. Wiecie, czyhająca, ale to nic. Nic, moi drodzy, no, smog wygląda tak, jak widać.
No, rozmiarów jest po prostu dużych. Jeden chyba z największych smog, Typhoon Merak się myślę, że do niego nie za bardzo umywa. Zaraz zobaczymy, ile przynosi strat w bitwie. 22, ale to jest krytyczne uderzenie, moi drodzy, to się nie liczy. Teraz zobaczymy. Normalnie 11, moi drodzy, czyli normalne uderzenie 11, czyli siła ognia nie za bardzo wielka. Muszę powiedzieć, w tych hakowanych smokach te kule ognia były większe, no po prostu sobie dołożyli kulę ognia, jaką mieli podczas strzału. No, bez w sumie jakiej rewelacji, no ale moi drodzy, największy smok w School of Dragons stał się faktem. Myślę, że też ukrócono trochę działania tutaj tych osób, które oszukiwały w wyścigach na drzewokostach, także myślę, że całkiem trafna i fajna decyzja, moi drodzy, pod względem smoka. Smok jest fajny, oczywiście nie zaprzeczam, natomiast jego wymiary, no cóż, będą wchodziły tekstury w teksturę, także będzie to wyglądało trochę nieładnie. No i oczywiście nie ma nóg, moi drodzy, no to tutaj chyba podstawowa wada, moi drodzy. Tylko pełza po ziemi. No jak wiadomo, drzewokosy mogą tylko poruszać się po ziemi pełzając i lądują tylko wtedy, kiedy jest jakieś wzniesienie wśród doli, nie? I wtedy mogą obserwować całe terytorium wokół siebie i czują się wtedy w miarę bezpiecznie. Także moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!